Niby wiem, co mam powiedzieć, przygotowałem się, ale zaczynam mieć coraz większe wątpliwości, bo ludzie chcieliby usłyszeć, że na przykład w prawie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest napisane, że w Adwencie nie wolno się, dajmy na to, śmiać, a w okresie pasyjnym nie wolno jeść na biału i że o to chodzi w życiu chrześcijańskim. Albo też, gdyby sięgnąć po komentarz z Miszny do Szabatu, że jest podane o jak wolno mieszać żarna, przesiewać, jak wolno, co wolno robić, czego nie wolno robić. Tak jakby o to właśnie w życiu z Bogiem chodziło, żeby wypełnić pewną listę, która została stworzona. Bo takie listy tworzymy my sami, tworzą je nasze wyznania, nasze parafie, nasze zbory, rodziny. Z przeświadczeniem, że taka lista pomoże człowiekowi, bo to o to właśnie chodzi w życiu z Bogiem, żeby wypełnić pewien szereg zaleceń, poleceń i nakazów. A ja mam stopniowo coraz większe wątpliwości, że o to właśnie chodzi i że to jest ludziom rzeczywiście pomocne. Bo widzę wielu, którym to wcale, a wcale nie pomaga, których to tak naprawdę gubi. I może będę musiał powiedzieć coś zupełnie innego. U Pawła jest takie słowo. Jest takie słowo i to było w liście do Rzymian. O, mam. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. To jest to. Miłość i prawo. To nie o przykazania chodzi. To nie one są celem, ale jak to przekazać? Jak to przekazać ludziom? W zasadzie niedawno czytałem myśl pewnego zakonnika irlandzkiego pochodzenia, który pisał o tym, że tak wiele próbujemy wypełnić przepisów, nakazów, że choćby na wykształcenie się w danym zawodzie poświęcamy tyle lat. Ja, żeby zostać księdzem, 5 lat studiów, 2 lata praktyki, inni, czy lekarze, czy adwokaci, wiele lat studiów, bo to się wydaje oczywiste. A kiedy chodzi o miłość, to wydaje się ludziom, jakby to była rzecz sama przez się zrozumiała, że tego nie trzeba się uczyć, że to jest oczywiste. To jest to, co mam powiedzieć. To jest wyzwanie, przed którym każdy stoi, bo Nowy Testament tętni o tym, że to jest najważniejsza rzecz, od której zależy szczęście człowieka. Poznać miłość Boga, kochać Boga i kochać innych ludzi. I całe życie się tego trzeba uczyć. I to jest najważniejsza rzecz, o którą chodzi. Nie o spis przykazań i nakazów, ale o to, żeby one prowadziły w uczeniu się miłości. Bo od tego zależy szczęście człowieka. To jest to, co mogę ludziom powiedzieć.